Marzy Ci się pieczenie chleba na zakwasie? Wierz mi, łatwiejszego przepisu niż ten nie ma. Oczywiście, żeby upiec chleb na zakwasie, musicie najpierw mieć zakwas. Jak go zrobić, pokazuję w innym filmiku. Róbcie krok po kroku i na pewno Wam się uda. Ja mam tutaj 200 g już aktywnego zakwasu, czyli takiego gotowego do pieczenia, ale zaczynam od wody, którą wlewam do miski, po prostu 400 g. Do wody dorzucam 200 g aktywnego żytniego zakwasu, który jest zrobiony na mące żytniej z pełnego przemiału. On leci sobie do wody. Tak delikatnie go mieszam z wodą. Do miski następnie leci 350 g mąki żytniej, takiej jasnej, typ 720. Do tego jeszcze 150 g mąki żytniej pełnoziarnistej lub razówki, tak żeby ten chleb był zdrowszy. I ostatni składnik, już tylko sól. 15 g soli, rozsypuję to po całości. O, patrzcie, tu mi się trochę przykleiło, już chleb by był trochę za mało słony. Soli nigdy nie sypcie na zakwas, bo możecie spowolnić jego działania. I to są wszystkie składniki. Nie potrzebujecie żadnego robota, nie musicie tego wyrabiać, tylko po prostu porządnie wymieszajcie do połączenia się składników. Dlatego mówiłem, że ten chleb jest po prostu tak prosty i jeżeli chcecie zacząć swoją historię z pieczeniem na zakwasie, to zacznijcie naprawdę od żytnich chlebów, bo to będzie sukces. Wiecie, sukces sprawi, że będziecie chcieli więcej. Przede wszystkim wasze rodziny będą chciały, żebyście piekli jeszcze więcej tych chlebów. Patrzcie, pierwszy krok już jest prawie że gotowy. Ja tego nie muszę wyrabiać, bo mąka żytnia nie potrzebuje wyrabiania, tylko potrzebuje czasu, potrzebuje przede wszystkim zakwasu. Przypomnę, że przygotowanie własnego zakwasu, zrobienie go możecie znaleźć właśnie na tym kanale. Wy też jesteście w stanie to zrobić. Koniec. Czyszczę tylko tą łychę, bo strasznie dużo ciasta zostało. Wszystko delikatnie zeskrobuję i finito. Naprawdę, spójrzcie, tak wygląda, będzie przypominać trochę w dotyku taką glinę, może mokrą. Zostawiam to teraz pod przykryciem, jak zawsze oczywiście, pod czepkiem na około 3 godziny. Może 4, to zależy od temperatury, jaka panuje w waszej kuchni. Jeżeli jest bardzo ciepło, no to ten czas będzie krótszy. Jeżeli zimno, no to trzeba go troszeczkę wydłużyć. Po 3 godzinach ciasto będzie bardzo ładnie wyrośnięte. Zapachu takie delikatny, przyjemny, lekki kwasik. Ale spójrzcie tylko, najlepiej róbcie sobie to w przeźroczystej misce, to będziecie mogli obserwować i widzieć, że ta gliniasta konsystencja zmieniła się, coś co przypomina gąbkę. No i też poziom jest o wiele wyższy. To jest dobry znak, że można przełożyć ciasto do foremki. Foremka dosyć duża, bo 26 cm na 12 na 10 wysmarowana masłem. To jest bardzo ważne, ponieważ masło porządnie siada na foremkę. Raz, że te boczki będą takie smaczniejsze, bo będą napite tym masłem, ale masło dobrze się przykleja do foremki, że wkładając ciasto nie ściągniecie tego tłuszczu z boków i ciasto Wam się nie przyklei. Przyda się jeszcze miska z wodą, ponieważ takie ciasto żytnie bardzo się klei do ręki. Pokażę Wam po prostu suchą ręką, jak momentalnie się przykleja. Dobra? A teraz mokra dłoń, ciach, jest ok, nic się nie klei. No dobra, teraz już kolejna prosta czynność. Za każdym razem, gdy mam kontakt z ciastem, moczę dłoń. Staram się w miarę w jednym kawałku całość przerzucić do tej foremki. Wierzcie mi, te proporcje są po prostu idealnie dopasowane do tej wielkości foremki. Delikatnie przykładam, nie zbijam tej gary, która powstała poprzez fermentację, czyli tego napowietrzenia ciasta. Tutaj staram się wszystko dokładnie wyciągnąć. Można jakimiś skrobkami wszystko ładnie sobie ściągnąć, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby Wam pokazać właśnie co na koniec. Jeszcze zwilżoną dłonią delikatnie, ale tylko delikatnie, nie za bardzo na boki rozciągam to ciasto, tak żeby właśnie nie ściągnąć tego masła z boczków.
Czepek kopilowy, który wcześniej był na miejsce, ląduje teraz na foremce. Delikatnie go unoszę, żeby wyrastające ciasto się do niego nie przykleiło. No i zostawiam w ten sposób na godzinkę do dwóch. Wszystko pamiętacie, zależy od temperatury, jaką macie w domu, w waszej kuchni. Też jeżeli zakwas jest jeszcze taki młody, słaby, to może to troszeczkę dłużej potrwać. Ważne, żeby to ciasto podskoczyło co najmniej do wysokości foremki. Także odstawiam po prostu. Spójrzcie, chleb jest pięknie wyrośnięty. Delikatnie zdejmuję czepek, żeby się nie przykleił do ciasta. Widzicie, że wypełniona jest foremka. Małe dziurki się zaczynają robić na powierzchni. Tych dziurek nie może być za dużo. Ja jeszcze, żeby chleb ładnie wyglądał, całość posypuję mąką żytnią, żeby powstała ładna taka obmączona skorupka. Czy skórka ładnie. Ciach, wystarczy. Piekarnik rozgrzałem do 240 stopni. W trybie góra-dół i ciasto po prostu leci ustawione na środku. I teraz bardzo ważna sprawa. Ten piekarnik ma zaparowanie i często go wykorzystuję, ale jeżeli nie macie takiego piekarnika, to na spód wylejcie pół szklaneczki wody i bardzo szybko zamknijcie. Wytworzy się para, która osiądzie na chlebie. Dzięki temu skórka będzie dłużej elastyczna i pieczywo będzie mogło jeszcze sobie bardziej podrosnąć, ale też dzięki temu, że skórka będzie wilgotna, lepiej się przypiecze i będzie taka bardziej chrupiąca. Także zaparowanie to bardzo ważna sprawa. Aha, i piekę około 45 minut. Chleb żytni na zakwasie pachnie w ogóle najlepiej. Pszenny chleb naprawdę nie może się z nim równać. O, spójrzcie. Sami widzicie, że to wszystko naprawdę proste. Teraz musicie zostawić go do wystygnięcia. I generalnie, widzieliście, to jest bardzo prosty przepis. Ma tylko jeden minus. Ten chleb będzie dobry dopiero do jedzenia jutro, ponieważ taki gorący żytni chleb nie da się kroić, także może wytrzymacie. Nie! Dobra, ale ja, żeby wam pokazać po prostu, jak wygląda w środku ten chleb, oczywiście upiekłem taki wczoraj. On sobie już odpoczął, ostygł i teraz nadaje się tak naprawdę do krojenia. W piekarniach najczęściej też kupujecie chleb żytni, który jest upieczony na przykład wieczorem, bo w innym wypadku nie nadawałby się wręcz nawet do jedzenia, byłby zbyt wilgotny. A ten, spójrzcie. Ach, to jest konkretny smak, naprawdę. Ach, lubię. Kromeczkę? Najlepsza w żytnim chlebie, najlepsza piętka. Człowiek zjada jedną kromkę takiego żytniego chleba z dużą ilością mąki pełnoziarniste i jest po prostu najedzony. Lubię tą mąkę taką przypieczoną. Co tydzień dużo fajnych nowych przepisów. Pieczenie przede wszystkim. Także to, co człowiek po prostu do życia potrzebuje, nie? W następnym odcinku metoda, jak odświeżyć czerstwy chleb. Raz, dwa, trzy i chleb jak nowy.